Końcówka listopada to czas walki z przemocą wobec kobiet. Tego właśnie dotyczy międzynarodowa kampania Białej Wstążki. Za moimi plecami mogą Państwo zobaczyć mural, który powstał przy ulicy Legnickiej, który ma przypominać o reagowaniu właśnie na tę przemoc. Natomiast grupa radców prawnych postanowiła na swój sposób włączyć się w pomaganie. Idea ta powstała w Montrealu i była efektem bardzo tragicznego wydarzenia. A mianowicie na Politechnice w Montrealu jeden ze studentów, który nie otrzymał promocji, krzycząc, że kobiety zabierają miejsca na uczelni mężczyznom, zastrzelił 13 kobiet, a 14 ranił, po czym sam również popełnił samobójstwo. Od tej tragedii zaczęto otwarcie mówić o problemie przemocy wobec kobiet. W 1990 roku studenci z Montrealu stworzyli kampanię Białej Wstążki, by upamiętnić ofiary masakry. Biała Wstążka od blisko 30 lat jest symbolem delikatności i niewinności. Z biegiem lat kampania obiegła cały świat. Dziś łączy około 60 państw. We Wrocławiu kampania jest obchodzona po raz szósty. My, jako radcowie prawni, postanowiliśmy się do niej również włączyć w ten sposób, że utworzyliśmy pro bono pogotowie radcowskie, taki telefon zaufania z hasłem Stop przemocy wobec kobiet. Ten telefon będzie otwarty przez 10 dni. Czekamy na telefony osób pokrzywdzonych przemocą, chcemy pomagać i chcemy przeciwdziałać tej przemocy. Wybierając zawód radcy prawnego, nie kierowałem się tylko wyborem dobrego zawodu, ale również chęcią niesienia pomocy, dzielenia się po prostu swoją wiedzą z innymi. I to jest jakaś taka bardzo dobra okazja, żeby się zaangażować troszkę społecznie i pomóc. Pogotowie radcowskie będzie działało przez 10 dni, niemalże codziennie. Każdego dnia będzie można sięgnąć po pomoc, dzwoniąc na inny numer telefonu. Wszelkich informacji należy szukać na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Myślę, że będzie sporo zapytań o przestępstwa znęcania się z artykułu 207 kodeksu karnego. Myślę, że będą pytania o zakładanie niebieskich kart. Prawnicy podkreślają, że dziś problem przemocy wobec kobiet nadal jest duży. Dotyczy on przede wszystkim sytuacji, które dzieją się w domowym zaciszu. Właśnie takim kobietom chce pomóc pogotowie radcowskie. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.